Tomasz Laskowski, bohater sobotniego meczu Drutek z Bytowia, Wigry, Suwałki. Uważa się pan za takowego? Absolutnie nie. Na ten wynik pracowała cała drużyna, cała jedynastka i plus rezerwowi, co weszli. Cała drużyna wygrała i dawała z siebie wszystko, co było widać na boisku. Było widać walkę i determinację i cały zespół walczy 3 punkty. Zastąpił pan kontuzjowanego Mateusza Oszmańca. Był pan przygotowany na takie wejście? Ciężko powiedzieć, ale zrobiłem dobrą rozgrzewkę, weszłem w mecz dobrze i później w przerwie troszkę się dogrzałem i dalej było już dobrze. Nie drżały ręce przy wyniku 2-1, kilka kapitalnych interwencji uchroniło Drutek przed utratą kolejnych goli. Nie, ręce nie drżały absolutnie, po to się trenuje i wychodzi na boisko, żeby dawać siebie maksa i udało się wygrać i chwała chłopakom za to, że pomogli w zwycięstwie. Czy zadowolony jest pan z postawy Druteksu Bytowi w rundzie jesiennej i w 2 kolejkach wiosennych? Na pewno mogliśmy troszkę więcej meczy wygrać, więcej punktów zrobić, ale mam nadzieję, że w zimie się sprężymy i to na wiosnę będzie lepiej całkiem wyglądało niż do tej pory. Czego wypada panu życzyć? No zdrowia przede wszystkim. Po dzisiejszej kontuzji Mateusza widać, że zdrowie jest najważniejsze w tym wszystkim. I tego serdecznie życzymy i dziękujemy. Dziękuję również.